Siema Hejo, dzisiaj temat CB500. Jakie problemy CB500 ma, że nie podjeżdża pod Biały Bór? Tomek dwa razy był i ani razu nie podjechał, nie? Nie. Nie wiemy właśnie, czy to jest kwestia zębatek, przełożenia. Może ktoś z was by podpowiedział, jakie przełożenia powinny być, że na przykład Juri ma też CB500 i podjeżdża, nie? No. Powiedz. Na trójce w ogóle nie ma mocy na Białym Boże. Patrzcie, Tomek nawet zainwestował w opony. Ale wiesz co, Tomek, wiem, że jakbyś łopaty kupił, tylko łopaty 2300 na OLX-ie. Jakbym miał 2300, to sobie inaczej życie ułożył. Coś ty... No patrzcie, Tomek zainwestował w opony. Tylna jest naprawdę i wysoka jest bardzo. Wysoka, nawet nie zjechana po asfalcie, nie? Bo to są te... co to jest za opona? Hakuba? Nie, jakieś... Dziurnej to? Dziurnej. Wydech zmieniony na dominatora. A może ona się przegrzewa, Tomek? Słuchaj. Może byście coś podpowiedzieli nam, co Tomek ma zrobić? Oprócz łopat, no bo łopaty, no tak jak słyszeliście, Tomek by sobie inaczej życie ułożył, jakby miał 2300 zł. Nie, Tomek? Tak. Właśnie Tomek rozbiera i liczymy zęby na zębatce. Powiedz, jaki to jest efekt? Podjeżdżasz, tak? I w pewnym momencie jedzie i w pewnym momencie jest odcięcie i już nie idzie. I nie idzie. Na dwójce, nie? Bo na dwójce podjeżdżałeś. Na trójce w ogóle nie ma mowy, żeby podjechała. Ktoś mnie pytał wczoraj na Białym Boże, czy jesteśmy zadowoleni z tego słapa. Jesteśmy zadowoleni. Z cebuli? Tak. Tak. Słap dobrze zrobiony jest. Wentylator ty masz, Tomek, wentylator tutaj? No jest. Jest. Pokaż, może jest za mały. Nie, no jest duży wentylator. Może jeszcze powinieneś mieć chłodzenie olejowe, oleju. I co, ile zębów? Piętnastka, a tył? A wiesz, że mi się wczoraj raptor jeszcze porozkręcał? No. No mówię, tym biały buty. Kolektory mi się rozkręciły. No słuchaj, Juri jak podjeżdżał, to na trójce i z dużego rozpędu. Słuchaj, a płynu uzupełniałeś? No to trzeba. Ale on mam, czy nie podjedzie, kurde, bo ja jak wtedy jeździłem, to od razu na dzień dobry próbowałem, bo ona nie była nagrzana mocno i też nie dała rady, nie? Nie, że tam jeździłem, potem trochę chwilę pojeździłem i próba i gorąco nie było. Ty jeszcze przejść. Moment, tylko tu skręcę. No i może ktoś by z was podpowiedział, co byśmy mogli jeszcze tutaj zrobić z tą cebulą, żeby ten biały bór, bo w sumie powiem wam tak, nie? Ten biały bór to jest taki, kurczę, no to jest coś fajnego. Największa góra piachu, można powiedzieć, że w Polsce, i fajnie jakby każdy tam wjechał na tą górę i wtedy jest fan, wtedy to jest taka satysfakcja. Nie, Tomek? Byś był bardzo zadowolony, jakbyś podjechał? Biały Bór to taki gral jest. Gral, nie? Kurde. Ale to mnie jest ciężki piach. Ale wczoraj była cebula, wiesz? Był kolega nowy, pierwszy raz na Białym Boże, też cebulą. I podjechał? Nie. Nie próbował, bo pierwszy raz był na takim piachu, wiesz? Ja mówię, bo tam jest, kurde, to jest cebula. Tam jest tak ciężki piach.
jak jeszcze są nie takie warunki, ten piach jest mokry, to on tak klei, że tam ciężko czymkolwiek podjechać, no. Mieliśmy przykład z Raptora wtedy, nie? No, Raptor też ledwo mi podjechał, po bardzo mokrym piachu. Tam pod górkę to szybciej by się wchodziło na nogach, niż wjeżdżał. A ty już mówisz? No tak, on ledwo szedł wtedy. No, ledwo szedł, no. Ja już myślałem, że nie podjadę. No ale jakoś się udało, bo tam wiesz, trochę balans na tył, balans na przód, go tam trochę pobujałem i poszedł. Wczoraj to na Białym Boże myślałem, że nie podjadę wiesz tej bocznej. Wiesz, która? Ta z tej górki, co się zjeżdża no. I wjeżdża. No to myślałem, że nie podjadę, nie? I tak się czaiłem. Jerry w końcu mówi, Bleku, podjedź. No mówię, pewno, że podjadę. I podjechałem. Ale też przy końcówce, no to trochę trzeba było go tam rozdawać. Ale Raptor to on jako moc ma, nie? No. I wiesz co, dałem się golnąć tam chłopakom, nie? Raptorem. No i koło mi wyrwali, nie? Słyszysz? Straty muszą być. Straty muszą być. Ale jeździł dalej? Na kole. No to dobrze. Tomek by im naprawił. No to elegancko. Ceber znalazł Krzychu nakrętkę. I Tomek Bejm musiał zeszlifować ją na asfalcie. Słyszysz? Bo brakowało. Narobił się bidy. Ale zrobił. Ale zrobił. No i na kole poupalałem i potem się już zwijaliśmy. Także Biały Bór to jest taki gral, tak jak Tomek mówi. I to ma rację. I to jest przeklęta góra. No. Ile ona sprzętów? To chyba góra jedyna taka w Polsce, która tyle sprzętu wykończyła. No. Także motocyklem dlatego na Biały Bór nie jeżdżę, bo to jest mordęga dla takiej 350. Pomyliło ci się? A tył 40 zębów. Czyli mamy 15 na 40. Pokombinujesz? Do CB500 zębatka, no to ile zapłacisz? 30 zł? Za zębatkę? Zaraz sprawdzimy. No. A słuchaj Tomek, może chcesz skarpety ode mnie, Yamahy niebieskie? Mhm. Na przód, na sprężyny? Nie chcesz? Siedzisko 68 zł. 68 zł. No bo tak, bo teraz to wszystko podrożało, wiesz? Siedzisko będziesz oprzywał? Nie wiem. Nie mam pieniędzy. No. Nie mam pieniędzy. To może za pół roku, nie? Na przyszły sezon. Nie, tutaj na... Po sezonie trzeba mi się ten plastik zrobić, bo nie podoba mi się to. Dziadowstwo. Ale już się wszyscy do tego plastiku przyzwyczaili. Ale nieładnie. Nieładnie, ale wszyscy się przyzwyczaili. No ale co zrobisz z nim? Wymienię. Wymienisz? A może zrób go czarno-białego i tył biały kup. Tomek. My mamy 15, jest od 14 do 16 widzę tu są. No. Tomek, a rzuca ci kładem jak po ulicy jedziesz szybko? Nie. W ogóle nic nie czujesz? Nie no jak z Kubą, ja, ale no Kuba trzyma kierownicę, a tak to nie rzuca nim. Tak nie rzuca cię? Raptora rzuca, wiesz? Na serii rzuca i tak też rzuca. Niedużo, nie? Ale rzuca. Czyli co, no chyba jest cięższy i lepiej wyważony. No, ciężki silnik jest w ogóle, bo już ostatnio co próbowaliśmy z Jerrym ten... Na koło. A poczekaj, zobaczę jak jest on osadzony. To Jerry nie mógł nawet... W sumie silnik jest dobrze osadzony. Jest maksymalnie do tyłu, czyli jest dobrze. Wydech szczelnie ci zrobiłem? Masz wszystko? Dobrze? Mhm. To mnie cieszy. Sorry, pomyliłem. Z tyłu, z przodu musi być mniejsza zębatka, a z przodu większa. Ale założy Tomek, co będziesz zakładał? Nie, jak tu jest, ile mówiłem, 15, to 14 by trzeba było założyć. 14. Jest niedobrze. Czyli taki problem jest. Może ktoś podpowie to zrobić. No. Na koło nie idzie, Białego Boru nie podjeżdża. Na koło nie idzie, Białego Boru nie podjeżdża. Na koło nie idzie, to na zło? Na zło. Na zło. A jakbyś miał coś w niej jeszcze zmieniać, to co byś zmienił? No co tu można zmienić? Co byś chciał?
No na przykład. Jak przypuśćmy już byś miał tą kasę, no. To co byś chciał w niej zrobić? Nie wiem, ramy może bym sobie pomalował inaczej. Co jeszcze? Fajny wzór kliny wysłał mi Tomek kiedyś. Niebieska, nie? Fajnie wyglądało. Na niebiesko. No to czyli jak plastiki wymienisz, to będziesz mógł i okleinę całą zmienić. I co jest z cebulami? Kurde, strasznie duże źrom paliwa. Chyba nie wiem, czy to tylko moja taki robi, bo źle dużo paliwa. Bo tu mi się wydaje, że by musiała być zrobiona synchronizacja gaźniku. On gaśnie na wolnych obrotach, nawet jak się rozgrzeje, nie? O, no. A Piotr ci pomoże w tej synchronizacji? Mówi, że nie ustawi tego. Nie ustawi. Gaśnie na wolnych obrotach, gaśnie, nie? Zweryfikował. I tak? Oleju nie bierze, bo jak czytałem, to te silniki właśnie nie wiem, od czego to zależy. Niektóre biorą olej, a tak to nie bierze. Nie? Jeździ, skręca, hamuje. Sprzedawca płakał, jak sprzedawał. Nie wiem, czy ze szczęścia, czy ze smutku płakał. I jeszcze jedna wada. Cebula dużo pali. Dobrze, że paliwo to nie jest. Powiem, jest z torbami. No. Nie będziemy nic. Pojeździć. Jedziemy pojeździć. Odwiedzimy Pawła. Bo nie byłem wczoraj z chłopakami na Białym Boże. Zobaczymy, jakie jego wrażenia po Białym Boże. Ja tą moją dryntą za Tomkiem nie mogę nadążyć. Nie widać go nawet. Patrzcie, odwrotnie wjechał, ale jaja. Przez niespełna rok eksploatacji użytkowania cebuli. Jedynie to się stało, no to co? No tak jak mówię, się skończy. Skończyło się sprzęgło, ale to nie wiadomo jak długo ono tam siedziało w niej. Spaliło się, zbierało kompletnie. A tak. Żadnych niepokojących. Daje przyjemność.
dosyć delikatny jestem ten biały ruch. Ale na szczęście nie tylko mnie to trafi, dużo sprzętów tam nie może być. Gdzie on mnie tu ciągnie, po jakiej drodze? Ja nie jadę kładem, Tomek. No. Kurde! Aj tam! Zawsze muszę coś odstawić. O Jezus! To chyba nie ta droga. Cały mokry. A tam. Nie jedź tak szybko, bo patrz się robi. O Boże. To chyba nie ta droga. Cały mokry jestem, a tam chyba też dojedziemy tędy. Ale tam była lepsza droga. O Jezus! Hamuj! Jak ty znowu, Boże, ciebie gdzieś wypuścić w niedzielę do kościoła zamiast iść to. Tędy można było przyjechać, ale ja wybrałem opcję